Odkrycie przymierza sprawia, że w naszym życiu pewne elementy mogą być po prostu stałe. Dziś między innymi o tym, więc rozbieg i lecimy. Frajda życia z Bogiem słowo daje dziś wersję espresso, jednowątkowo, krótko i na temat. No właśnie, gdy jestem w przymierzu z Bogiem, pewne rzeczy są w moim życiu faktem. Pewnikiem. Są gwarantowane, obiecane przez samego Boga. I chciałbym się przyjrzeć, może nawet całą serię taką zrobimy, o, o tych stałych elementach przymierza. Pierwszy z nich, słuchajcie, który jakoś tak przyszedł mi do serducha i głowy, to Filipian 4.4. Zawsze się radujcie. Jeszcze raz powtarzam, zawsze się radujcie w Panu. I dzisiaj chcę powiedzieć o radości, właśnie jako o tym stałym elemencie, Przymierza. Dlaczego? A dlaczego nie? Skoro jestem w przymierzu, nie jestem sam, moje życie jest splecione z Bogiem, tak tak, jak te dwa połączone plemiona. Potencjał jednego plemienia łączy się z potencjałem drugiego plemienia. Potencjał jednego ludu z pewnymi obdarowaniami łączy się z potencjałem ludu z drugimi obdarowaniami. Ja i Bóg, razem przez wiarę w Jezusa Chrystusa, zawsze się radujcie w Panu. Zawsze się radujcie w Panu. Radość to jest ta emocja, która towarzyszy stanowi spełnienia, uczuciu szczęścia. I z kolei Nechemiasz o radości, w księdze Nechemiasza, czytamy też ważne słowa: Nechemiasza 8, werset 10. Nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest Waszą siłą, Waszą ostoją. Czyli będąc w przymierzu z Bogiem, E, czymś, co daje mi siłę, czymś, co, co pozwala mi z tego korzystać, jest radość. Kiedy cieszę się, że mam Boga. Słuchajcie, i skoro słowo Boże o tym mówi, to znaczy, że to jest możliwe, że to jest dla nas. E, wiem, że okoliczności są różne, ja też mi wam różne okoliczności. E, czasami zmieniają się wiele razy w ciągu dnia, ale na tym polega e, ta Dana nam z miłości rama, umowy, gwarancji przymierza, że Bóg się nie wycofa, że On jest, że, yy, że jest z nami, że, że, że On jest do naszej dyspozycji przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a my możemy być do Jego dyspozycji. Nasze ręce, nasze usta, nasze talenty to, że wchodzimy w, w Jego powołanie. Yy, więc radość Pana jest naszą siłą, naszą ostoją to jest coś, co nas trzyma. I w związku z tym trzeci werset, który no, z radością jest dla mnie tak nieodłącznie związany, Psalm 89, werset 16. Szczęśliwy lud, który umie się radować, chodzi o Panie w świetle Twojego oblicza. Czyli my musimy nauczyć się radować, cieszyć się, i przymierze, świadomość przymierza tej świętej sztamy z Bogiem, jest myślę w w tym kierunku fantastyczną lekcją. Więc Filipian 4:4, Nechemiasza, yy, Nechemiasza 8:10 i Psalm 89, werset 16. Niech te fragmenty nas dzisiaj prowadzą. Pomóż nam, nam Duchu Święty, aby przepełniała nas radość z tego, że jesteśmy w przymierzu z samym Bogiem, że to jest właśnie ta potęga relacji z Bogiem, w której jesteśmy. Tyle na dziś, jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw komentarz lub udostępnij je, niech się niesie dobra w Frag życia z Bogiem, Mamy widzimy się przy kolejnej okazji.